Będzie to sam pan Marcin Antoni Zaziąbło-Reś z Bukowiny Tatrzańskiej, który przywiózł do nas swoje skrzypecki. Pytamy panie Marcinie. Marcinie Cyantku, jako tako, godoze, kto go zno, to go zno, a kto go nie zno, to go dzisiaj pozno. No to moi kochani, poznojmy go po pięknej muzyce, którą tu będzie dzisiaj wygrywał, a będą tutaj wybrzmiewały jako inaczej, jak nutki podhalańskie, będą nuty wierchowe, będą sabałowe i moi kochani, wygrywane lat wielu z dziada, pradziada i wysłuchane z przodków, można powiedzieć, którzy grali, którzy śpiewali, a dzisiaj właśnie zaprezentują się w postaci te nutki pana Marcina Antoniego Zaziąbło-Resia z Bukowiny Tatrzańskiej. Przyklepujcie mu pięknie i powitajcie w żywcu.
Burza, proszę.